Proszę panią, dla Telewizji Niezależnej, na kogo pani zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? A jak pan myśli? No wie pan, ja nie chcę tu sugerować, bo nie wypada. Jako Polka, no, czy tak? No ja na starego prezydenta. U, proszę panią. No właśnie. No dlaczego? No. Proszę panią, czy to, że podpisuje wszystko, co jest przeciwko nam. Ale wie pan co, pan mnie zapytał, na kogo bym tego. Także ja bardzo dziękuję za takie... Ale dziękujemy za odpowiedź. Państwo zagłosują w najbliższych wyborach prezydenckich. Andrzeja Dudę. Dziękuję bardzo. W najbliższych wyborach. Na pana doktora Andrzeja Dudę. Przepraszam, na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach? Na nikogo. Dziękuję. Witam, dzień dobry. Na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? A czym pan się kieruje? Tym, żeby wybrać Andrzeja Dudę? Jakie są ewentualnie argumenty za? Żeby... Wszystkie, które przedstawię generalnie, czyli po pierwsze brak pracy, brak przemysłu, czyli generalnie stan obecnej Polski jest argumentem za głównym. Myślę, wydaje. Dziękuję. To jest oczywiste raczej. Witam, dzień dziękuję dobry. Bardzo. Na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Proszę pana. Mamy kilku kandydatów. Jeżeli już, to na panią Małgorzatę. Małgorzata. Ogórek. Ogórek, tak. Ogórek. A czym pan się tym kieruje? Jest bardzo rozsądna. Program ma bardzo ciekawy, piękny i przypuszczam, że powinny na nią głosować kobiety przede wszystkim. Chociażby ze względu na to właśnie, że wszędzie mężczyźni są preferowani. No, a kobiety są praktycznie jakby traktowane bardzo tak wybiórczo. Właśnie, jak w średniowieczu, jak dotąd było zawsze. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Przepraszam, państwo, na kogo zagłosujecie w najbliższych wyborach prezydenckich? Na nikogo. Na nikogo? Nie pójdziecie na głosowanie? A dlaczego? A dlaczego? No przecież to jest ważna sprawa. Wybory prezydenta Polski. Nie macie państwo czasu. Zagłosują w najbliższych wyborach prezydenckich. Na Dudę. Dziękuję bardzo. A pan? Tylko na Dudę. Dziękuję bardzo. Witam. Na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Proszę pana, na Dudę. Dziękuję bardzo. Tylko na Dudę. Dziękuję. Jeszcze raz na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? W ogóle nie chodzę. Nie głosuje pan? Nie. Witam. Dzień dobry. Na kogo państwo zagłosują w najbliższych wyborach prezydenckich? Na Andrzeja Dudę. Dziękuję. A pan? Tak. Dziękuję. Witam, dzień dobry. Na kogo państwo zagłosują w najbliższych wyborach prezydenckich? Na kogo państwo zagłosują w najbliższych wyborach prezydenckich? Duda, tak? A pan? Nie denerwuj mnie pan. A na kogo pan zagłosuje? Pan mnie tak dobrze zna, że pan... Na kogo pan zagłosuje? Naprawdę, pytam się szczerze. Andrzeja Dudę. Dziękuję. Na kogo panowie zagłosują w najbliższych wyborach prezydenckich? Nie ma kandydata, czy ewentualnie nie głosujecie? Na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Przepraszam, na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Jeszcze nie wiem. Nie wie pan. Dziękuję. Na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Panie, nie filmuj, pan nie głosuje. Nie głosuje pan. Dzięki. A pan. Cześć. Dzięki. Dziękuję. Na kogo panowie zagłosują w najbliższych wyborach prezydenckich? Proszę pana, nie ma najmniejszych wątpliwości. Kogo zagłosować? No ale imiennie, proszę powiedzieć, bo to różnie bywa. Tu na Wałęsa pana też. Na pana Andrzeja Dudę. Dziękuję. A młodzi, na kogo zagłosujecie w najbliższych wyborach? Na nikogo. A pan również, młodzi, na kogo zagłosujecie w najbliższych wyborach? Pod spaghetti, dzięki. A pan na kogo zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Słucham? Na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Na Andrzeja Dudę. Dziękuję. Nie będę wie pan, na Kowalskiego głosował. Pan iść na emeryturę pan iść. Dziękuję bardzo.